Cześć, witajcie w kolejnym audiologu informacyjnym. Dzisiaj odbędzie się głosowanie na hardkorową serię. Powiem o jej potencjalnych wadach i zaletach. Przedstawię informacje związane z finalną wersją Minecrafta i filmami z nią związanymi. I dowiecie się, kiedy będą wyniki konkursu. Miłego słuchania. Przed omówieniem tego wszystkiego chciałbym Wam jednak podziękować za to, że osiągnęliśmy 80 tysięcy widzów. Wprawdzie dziękowałem Wam już w biuletynie, ale myślę, że tutaj w tym audiologu no jest to bardziej takie realne i możecie to wszyscy po prostu otrzymać. No i teraz przejdziemy od razu może do głosowania, zaczniemy od głosowania, czyli stworzyłem do tego dodatkową ankietę, tak żeby mógł zobaczyć dokładne liczby chętnych i przeciwko tej serii. Link do ankiety macie w opisie tego filmu, możecie ją otworzyć w innym oknie i w dalszej kolejności słuchać tego audiologu. Może zaczniemy od kilku informacji. Zacznijmy od najważniejszej informacji związaną z tą serią, czyli nie zmieni to w żadnym stopniu częstotliwości wrzucania filmów z racji, że nie zostaje ona edytowana. Co to znaczy? To znaczy, że ja na tym modzie, na tym trybie hardkorowym i tak będę grał. Nagrywanie tego no nie zajmuje, nie zabiera mi czasu, no bo i tak gram, a włączenie programu trwa kilka sekund. A z racji, że ja ten film nie edytuję w żadnym stopniu, czyli nie wrzucam go gdzieś do Sony Vegasa, nie dodaję do niego efektów, tylko wrzucam czysty film bez żadnych modyfikacji. No może intro dodam, ale wiecie, to jest sprawa 20 sekund. I właśnie z tej racji nie wpłynie to na przykład na częstotliwość dodawania innych filmów, którym muszę poświęcić kilka godzin, żeby je odpowiednio zedytować. Może można tutaj wspomnieć także o ludziach, którzy są przeciwko serii, którzy na przykład podają argumenty takie, że kanał jest kompendium wiedzy i to, że taka seria nie byłaby na miejscu, ponieważ nie nauczałaby niczego. No mają tutaj w sumie rację. Ja bym mógł kontrargument dać, że seria nauczy was, jak przetrwać na tym trybie hardkorowym. No ale myślę, że nie zmieni to zdania tych już naprawdę upartych, więc nie wiem, czy można to nazwać to, co będzie, albo to, co może będzie serią. Może to być coś pomiędzy serią a poradnikiem, serią a przygodą, nie wiem, ale w każdym bądź razie może przejdziemy do wad i zalet. Ja sobie tu wypisałem wady i zalety. To wady mogą być takie, że na przykład seria ta może być albo filmy te mogą być monotonne, nie muszą być, ale mogą. Może być niekiedy cicho, czyli ja nie zawsze komentuję, mogę zapomnieć komentować tego, co się dzieje. No ale oczywiście z czasem to się zmieni i będę mówić to, co robię, to, co widzicie na ekranie. No i może się szybko skończyć, czyli no jak wiecie, jak się umrze na hardkorowym trybie, to świat się usuwa. Tym samym seria by się skończyła. Ja tutaj nie chcę oszukiwać, czyli nie chcę na przykład tworzyć kopii zapasowych świata. No po prostu chcę to wypróbować. Jak mi nie wyjdzie, no to znajdę sobie coś innego. No i zalety mogą być takie, że może być niekiedy śmiesznie, mogą być niezłe akcje z potworami. No wiecie, będę musiał się starać przetrwać, czyli no będzie to trudne wyzwanie. Będę musiał na wszystko uważać. Może być ciekawie, no na pewno mogę wam już teraz tutaj taką informację podać, że planuję dodać do tej serii, albo do tych filmów, kilka takich celów. Ja o tych celach na razie nie będę więcej mówić, ale takie cele mają być i może o nich powiem, jak już będzie ta seria w jakimś informacyjnym filmie do tej serii. No dobra, myślę, że tyle na temat tej serii, więc możecie głosować. Możecie o niej pisać oczywiście w komentarzach pod tym audiologu. No a wszystko powinno się... Oczywiście, jeżeli na przykład nie spodoba wam się ta seria, to nie musicie oglądać. Możecie po prostu omijać ją i oglądać same poradniki. Tutaj to można by było warto powiedzieć, że w sumie żadne filmy nie są obowiązkowe. No i dobra. Teraz przejdziemy sobie do finalnej wersji Minecrafta. Czyli no niedługo, jak wiecie, za dwa dni jest Minecon, czyli konwent związany z Minecraftem, na której przedstawi się
oficjalną wersję Minecrafta 1.0, no jeszcze tam demko Scrolls, który jest także produkcją tutaj ludzi od Minecrafta. I tak, jeżeli chodzi o filmy związane właśnie z wielkim, bo w sumie wersji 1.9 nigdy nie było i nigdy nie będzie. Było kilka wersji przedpremierowych 1.9, ale okazało się, że tak naprawdę tej wersji nie będzie, lecz on zamieni się ona od razu w wersję finalną, czyli 1.0. Czyli z 1.8 na 1.0 od razu przechodzimy. Jak wiemy, cały ten Adventure Update jest bardzo wielki. Ja go około w połowie już opisałem. I dlatego teraz będę opisywał po prostu już finalną wersję, czyli będzie to opis tak jakby no, z całego finalnego Minecrafta. Na pewno będzie dużo informacji, będzie to forma poradników, dużo się dowiecie. Opiszę jeszcze te potwory, które zostały dodane w Netherze i wiele więcej ciekawych informacji. Możliwe, że pomiędzy filmami, jak będziecie chcieli, dodam jakieś poradniki związane z tą wersją. No tutaj jest duża, szeroka gama, którą mogę wam zaoferować. Dobra, i skończymy na tym, kiedy będą wyniki konkursu, czyli wyniki konkursu będą prawdopodobnie nie w ten weekend, tylko w następny, bo ja tutaj muszę dokładnie zanalizować wszystkie prace, sprawdzić, czy nie są to kopie innych prac, wiecie jak to działa. Tak, żeby po prostu wybrać osobę, która naprawdę na to zasługuje. Konkurs był łatwy. Niektórzy pisali, że był trudny. Myślę, że jeżeli zobaczycie pracę, która wygrała, no to możecie tutaj to zobaczycie, że jakbyście się naprawdę postarali, to możliwe, żebyście nawet wygrali. Czyli tak, dobra, więc to było na tyle. Możecie tak jak zawsze komentować wszystko, co opisałem tutaj w tym filmie. Możecie nawet o coś zapytać, to ja jak będę miał czas, to odpowiem na to w komentarzach. I wy oczywiście wtedy, na przykład jak będą ciekawe pytania, możecie plusować te pytania, odpowiedzi, tak żeby po prostu tak żeby dostały się one do większej liczby widzów. Dobra, więc dziękuję za obejrzenie, zapraszam do następnych filmów i pozdrawiam.